Człowiek jako naczynie. To jest biblijny obraz. Ja jestem naczyniem, kruchym naczyniem z racji swojego wymiaru biologicznego, fizycznego i w zależności czym się napełnię, co wypełni moje wnętrze, to decyduje o jakości mojego życia. Piękne jest to, że gdy Jezus zaczyna publiczną działalność, gdy objawia po raz pierwszy swoją boską chwałę, dzieje się to w kontekście wypełnienia pobrzegi stągwi kamiennych wodą, która staje się winem. Gdy moje wnętrze jest wypełnione winem miłości, winem życia, winem Bożego życia, winem radości, wtedy wokół mnie zaczyna śpiewać życie, wokół mnie rodzi się życie, pomnaża się. Gorzej, jeżeli jestem wypełniony gniewem, goryczą, frustracją, gdy jest we mnie pustka. Boskie pragnienie naszej pełni, naszego spełnienia i nasze podążanie ku pełni. Chcielibyśmy żyć tak zwaną pełnią życia, czerpać garściami ze wszystkiego, co jest nam dane, móc zakrzyknąć życiu do pełna proszę. I co się za tym kryje? Trop Boga, który wzywa do pełni szczęścia? Nazbyt duży apetyt na życie? I do czego ta potrzeba brania wszystkiego w życiu w nadmiarze prowadzi? Czekamy na telefony 22 453 57 75, maile rozmownica@religia.tv i połączenia za pomocą Skype'a rozmownica.religia. Przyznam szczerze, że dla mnie takie decydujące spotkanie, które pociągnęło mnie ku chrześcijaństwu, dokonało się w spotkaniu z ludźmi, którzy byli pełni radości. To byli chrześcijanie, u których widziałem, że są ludźmi wypełnionymi pokojem i radością. To dla mnie był wabik. Każdy z nas pragnie czuć się spełniony w takim głębokim sensie, gdy myśli o swoim życiu tu na ziemi. Każdy z nas ma nadzieję, że poczucie niespełnienia, pewien niedosyt, którego tu doświadczamy, jest pewnym głosem przywołującym pełnię, która będzie nam dana. Chcę Państwa zaprosić do podzielenia się swoimi refleksjami, które rodziły się w Was podczas Waszej wędrówki. Wędrówki, która miała takie etapy poczucia, że żyje w pełni, ale też miała takie momenty frustracji, poczucia niespełnienia. Co Państwo robicie, aby podtrzymywać w sobie, aby nie zakleić w sobie tego wielkiego głodu pełni, którego Bóg dla nas pragnie? Witam serdecznie. Jest z nami pani Mira Jankowska. Proszę od razu wytłumaczyć naszym widzom, co to jest za nazwa Mistrzowska Akademia Miłości. To jest, dzień dobry przede wszystkim, a właściwie dobry wieczór. To jest przedsięwzięcie, które mówi o kobiecie i o mężczyźnie przede wszystkim. I od tej relacji potem uczy rozpoznawać, na czym polega budowanie samego siebie, swojej tożsamości, a potem wchodzenie w relacje, te relacje najbliższe, intymne, te, które są dla nas ważne, ale też te dalsze z rodziną, z przyjaciółmi, w pracy zawodowe, a potem w społeczeństwie. I ta Mistrzowska Akademia Miłości, którą pani wymyśliła i prowadzi, właśnie czemu to ma służyć w takiej dalszej perspektywie? To ma służyć temu, o czym ojciec mówi. Ma służyć życiu z pasją, czyli uczeniu się, jak sprawić, żebym ja, kobieta, czy ty, mężczyzna, żebyś żył pełnią całego siebie, żeby nie żyć na pół gwizdka, żeby nie żyć pusto, żeby nie być tym pustym naczyniem, tylko być wypełnionym. To nie jest przedsięwzięcie religijne,
Aczkolwiek ja sama jestem osobą wierzącą, więc dla mnie ten fundament wiary jest ważny i też w ten sposób próbuję budować to przedsięwzięcie, te widowiska edukacyjne, taki rodzaj talk show dla wymagających, który robimy z przyjaciółmi i z całą moją ekipą mamową. Natomiast chodzi o to, żeby się przebudzić, żeby nie żyć jak piłka na wodzie, czyli żeby życie mną miotało i żeby powodowało, że tak naprawdę znajduję się w miejscu, w którym wcale nie chcę być. I źle się w tym czuję, czy w pracy, czy w życiu osobistym, tylko wziąć za własne życie odpowiedzialność, cieszyć się nim. Udaje się to osiągnąć? Widać po tych ludziach, że coś drgnęło, że się przebudzili, że jest w nich więcej życia, pasji? Ojcze, myśmy zaczęli 5. rok działania, czyli 4. rok zamknięty, to są widowiska otwarte. Ludzie przychodzą tłumnie, chcą, żebyśmy przyjeżdżali do innych miast. Robimy jako konsekwencję tego też warsztaty, na przykład z profesjonalnej diagnozy talentów dla mężczyzn, osobno dla kobiet, także z wizażu i stylizacji dla pań, z zarządzania czasem. To świadczy o tym, że zapotrzebowanie jest ogromne. Ja myślę, że myśmy potwornie zaniedbali dziedzinę rozwoju samego siebie, bycia w relacjach, nie umiemy się dobrze komunikować, nie umiemy dobrze o sobie mówić, mamy niskie poczucie własnej wartości często, nie doceniamy siebie. To jak możemy dobrze myśleć i mówić o innych? Jak możemy dobrze myśleć o Bogu ostatecznie, bo to jest taka jakby trójca, że mój sposób myślenia o mnie rzutuje na to, jak ja myślę o drugiej osobie i rzutuje też o tym, jak ja myślę o Bogu i vice versa. To, jak myślę o Bogu, rzutuje na to, jak ja widzę siebie i jak ja postrzegam inne osoby. Jeśli Państwo zajrzą też na stronę akademia24.pl, to tam w jednej z zakładek są opinie w widowiskach i można poczytać, co też ludzie o tym mówią i piszą. A Pani czuje się osobą spełnioną? Ja się czuję osobą spełnioną, ale to wcale nie znaczy, że nie mam marzeń i że nie mam pewnych tęsknot i że nie ma przede mną jakiejś takiej przestrzeni do rozwoju. Kiedyś spotkałam moją przyjaciółkę karmelitankę i ona mówi, wiesz Mira, ja jestem tutaj już długo w Karmelu, jestem tu bardzo szczęśliwa, ale był okres, kiedy jakby czułam, że coś się w moim rozwoju duchowym zatkało, że nie ma postępu. I mówi, namówiłam moją matkę przełożoną i wybrałam się na warsztaty terapeutyczne, psychologiczne. I mówi, wiesz co, musiało ruszyć we mnie w tej sferze emocjonalnej, musiałam przerobić pewne rzeczy, że to życie duchowe drgnęło. I mówi, poszło wtedy jak po prostu z wiatrem. A tak, bo to są różne etapy, przez które my przechodzimy, wiedzeni, pragnieniem, żeby nie żyć po wierzchu, bo czasem może być tak, że życie duchowe, ono jakby z definicji jest życiem głębokim, ale okazuje się, że może być pójść w jakieś mielizny też. Może gdzieś się ten strumień bardzo rozlać, kiedy człowiek w swoim ludzkim rozwoju pominie jakiś ważny etap, bo Bóg nas wypełnia sobą jako ludzi. My nie jesteśmy aniołami, tylko nas jako ludzi i w związku z tym te ludzkie doświadczenia, które być może nieraz są jakimś ciężarem, które wypełniają nam pamięć, świadomość, myśli, że one potrzebują być uzdrowione po to, żeby coś w nas głębiej się otworzyło na Boga. Jeśli użyjemy tego porównania, właśnie czy obrazu świętego Tomasza z Akwinu, że człowiek właściwie jest taką triadą, czy składa się z trzech sfer, czy w jego życiu są trzy sfery. Sfera fizyczna, biologiczna, materialna, czyli ciało dotykalne. Sfera emocjonalno-intelektualna, czyli przeżycia, uczucia, to, co się we mnie dzieje, całe życie wewnętrzne. I sfera duchowa, to w każdej z nich musi następować rozwój. Rozwój jest, czy zablokowanie tego rozwoju fizycznego widać, bo mogę nie mieć ręki, może mi się ona nie wykształcić w okresie płodowym, albo mogę ją stracić. Mogę mieć jakąś inną skazę fizyczną, natychmiast widać, ale skazy emocjonalnej albo duchowej, czyli tego niedorozwoju, nie widać. Widać tylko efekty tego. Jeżeli mówimy, że na przykład życie mam nie takie, narzekam, tak jak ojciec mówił na początku, przeżywam jakieś frustracje, to znaczy, że jest coś do przepracowania. Życie dostaliśmy w prezencie, ale to nie znaczy, że tego prezentu nie mamy rozpakować. I świetnie, świetnie jest, że powstają takie miejsca, w których ludzie mogą przyjść, aby coś w nich się
przetkało, aby tak się sobie mogli przyjrzeć, tak nazwać swoje głody, swoje wewnętrzne jakieś próżnie, pustki, i to sprawia, że zaczynają być otwartymi naczyniami. Tak. Mogę jeszcze słowo? Proszę. Teraz właśnie, bo my co miesiąc robimy te widowiska i ostatnio robiliśmy kobieta plus mężczyzna, czyli stresuj się mniej. O tym, że czasami przebywanie z niektórymi osobami dodaje nam energii, siły do życia, z innymi ją utrzymuje w nas, ale inne osoby z nas wysysają tę energię. Tak jak wampir wysysa z nas krew, tak, no oczywiście to przenośnie, tak są osoby, które są takimi pochłaniaczami naszej ludzkiej energii życiowej, witalności. I teraz z kolei robimy spotkanie 4 marca w piątek w Centrum Kultury Dobre Miejsce na Dywajtis 3 w Warszawie. Robimy spotkanie kobieta plus mężczyzna, czyli po co nam kryzysy? I myślę, że to, o czym ojciec mówi, to takie szukanie szczęścia, szukanie pasji, szukanie marzeń, to jest nieuniknione w tym całym procesie, jest przechodzenie przez różnorakie etapy i kryzysy też. Tak jest, w pojedynkę i z drugim człowiekiem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Życzę dobrej nocy, pozdrawiam. To w ogóle ładny obraz wysysaczy. Jeśli mnie wewnętrznie zsie poczucie pustki, jeżeli moje wnętrze, czy to wnętrze właśnie psychiczne, emocjonalne, czy też duchowe wnętrze, jeśli tam jest pustka, to istnieje takie ryzyko, że będę próbował tę pustkę zapełnić drugim człowiekiem, że spróbuję z niego wyssać, spróbuję nim wypełnić tę wielką, wielką otchłań, której człowiek nigdy nie zdoła zapełnić. Proszę Państwa, Wasze doświadczenie pustki, poszukiwań tej wielkiej pełni, ale też tych takich mniejszych, codziennych spełnień. Mnie się wydaje, że jest czymś niezmiernie ważnym odkrycie, że to, co nazywamy poczuciem spełnienia, jest dobrą rzeczą. Takiego nawet małego spełnienia. Mała przyjemność, dobra, godziwa przyjemność, która daje mi jakiś rodzaj radości, jest czymś dobrym. Problem zaczyna się tam, gdzie ja próbuję z tych małych spełnień wygenerować duchową pełnię, bo tak się nie da. Te małe spełnienia, jeżeli one nie będą, nie połączą się, nie staną się jednością z tym wielkim duchowym otwarciem na bycie dopełnionym, dopełnionym przez drugiego człowieka, dopełnionym przez Boga, czyli przez miłość tak naprawdę, to te małe spełnienia staną się po prostu wielką ilością deserów, które sprawią, że będziemy przeżywać mdłości. Czekam na Państwa telefony, na Skype'y, maile również. Z człowiekiem jest tak, jak ma mało, chce więcej. Ma więcej, chce jeszcze więcej. Ma jeszcze więcej, chce jeszcze, jeszcze i tak dalej. Kiedy ma już wszystko, wraca myślami do czasów, kiedy nic nie miał i był szczęśliwy, wolny. Gabriel Marcel, który był jednym z mistrzów intelektualnych Jana Pawła II, ukuł taką parę pojęć: być i mieć. Potem papież często przywoływał tę właśnie kategorię. Ona pochodzi od Gabriela Marcela i ta kategoria dobrze może nam tłumaczyć to, o co chodzi w tym prawdziwym ludzkim spełnieniu. Ono się nigdy nie dokona w kategorii posiadania, gromadzenia. I tu nie chodzi tylko o dobro materialne, bo ta kategoria posiadania, mienia, więcej, 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 może dotyczyć wrażeń, również wrażeń duchowych. I to nie jest droga, którą byśmy doszli do spełnienia. Spełnienie przychodzi poprzez kategorię być, jestem. Jestem otwarty, jestem w relacji. A ja teraz jestem w połączeniu telefonicznym z panem Krzysztofem. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyznam się szczerze, że po raz drugi oglądam ten program. Wczoraj zacząłem jakoś późno.
i jest super, że akurat udało mi się dzisiaj dodzwonić. Nawiązując do tematu, który dzisiaj poruszacie w programie, wydaje mi się, że żeby żyć pełnią życia, należałoby zrobić coś takiego, żeby każdy... Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek dla siebie powinien być istotą najistotniejszą. Nie chodzi o narcyzm, ale chodzi o to, żeby zrobić dla siebie coś codziennie, coś dla samego siebie. W tym samym życiu, gdzie biegamy za pieniądzem, za czymś, szukamy też innego człowieka, gdzieś szukamy samego siebie, zróbmy coś dla siebie. Nie wiem, to będzie jeden z nas pójdzie, nie wiem, do kościoła, inny na basen, inny pójdzie się przejść, pozna kogoś. Poznawanie ludzi w ogóle jest czymś sympatycznym. Kiedyś na studiach, jak byliśmy, robiliśmy taką, nazwaliśmy to turystyką ludzką. To na przykład jechaliśmy sobie, nie wiem, w Białostockie i chodziliśmy po wsiach. Pracując u gospodarzy, mieszkaliśmy z nimi, poznawaliśmy ich. Było to bardzo ciekawe, ponieważ człowiek ma w sobie coś z dziadka, z babci, z pradziadka, inaczej je, inaczej się zachowuje. Można się tego nauczyć. I potem wykorzystując to gdzieś w życiu, czasami się nam to może do czegoś przydać. W jakiejś takiej sytuacji dziwnej, drastycznej albo ciężkiej. Możemy sobie przypomnieć, że jakiś tam pan Marek na przykład gdzieś pod Białymstokiem czy w innej miejscowości to zrobił tak, a jego babcia zrobiła tak. I można można z tego czerpać, wydaje mi się. Tak, bo to jest tak, że jest taka koncepcja, że ludzkość jest jednym organizmem. I w związku z tym, to Święty Paweł między innymi sięga po ten obraz w swoich listach, mówiąc o Kościele, o pewnych więziach, połączeniach, które istnieją pomiędzy ludźmi. I skoro jest coś na rzeczy właśnie z tą mistyczną, metafizyczną jednością, to my się dopełniamy nawzajem. I w związku z tym trudno mówić o wzrastaniu, dorastaniu do takiej ludzkiej pełni, jeżeli świat innych ludzi jest dla mnie światem zamkniętym. Jeśli nie ma we mnie fascynacji, ciekawości, tak? Tym dziadkiem na Mazurach. Ja też bardzo z wielką przyjemnością rozmawiam z ludźmi. Czasami rozmawiam incognito, nie przyznaję się, że jestem księdzem, bo niektórych to blokuje. Bo jestem ciekaw ich myślenia, jestem ciekaw ich spojrzenia na świat. Tak. Każdy z nas na przykład urodził się w innym smaku, prawda? Co innego mu smakuje. Jest to też związane z miejscem, w którym się urodził, z jego rodziną, z tym, gdzie pochodzi. Czasami używa innych wyrazów na określenie tej samej rzeczy. I to też jest jak wzbogacanie samego siebie. Tak, to jest tak, że ja w sobie noszę właśnie pamięć smaków, użyjmy tego określenia, na różne rzeczywistości. Dokładnie. Noszę w sobie tę pamięć, to bogactwo moich wspomnień, bogactwo wrażeń, bogactwo obrazów, bogactwo osób, pewnych przeżyć. To wszystko we mnie jest i teraz ja w spotkaniu z drugim człowiekiem pozwalam z tego czerpać. I sam też dopełniam moją wrażliwość tym, co znajduję w drugim. Dokładnie. Czerpiąc teraz z innego człowieka, tutaj właśnie pani mówiła o wysysaniu energii, a ja właśnie myślę o czymś takim, że czerpiąc właśnie te rzeczy z drugiego człowieka, możemy je gdzieś indziej zanieść, bo przenosimy się na przykład, mieszkamy, nie wiem, w miejscowości X, przenosimy do miejscowości Y i przenosimy to, co się, to zaczerpnęliśmy z tych innych ludzi w tamto inne miejsce. I znowu, żyjąc tamtymi ludźmi, wnosimy swoje, oni dają nam swoje, wzbogacamy się i możemy właśnie czerpiąc, jakby poznając wielu ludzi, jakby napełniać się życie, może w ten sposób. Właśnie i to jest też doświadczenie Kościoła i wspólnot kościelnych. Nie da się żyć głęboką wiarą, dojrzałą wiarą, jeżeli ta wiara nie jest dzielona z innymi, jeżeli ja nie otwieram się też na twoje doświadczenie Boga, na to, jak On do ciebie przychodzi, ponieważ to jest ten sam jeden Bóg, ale tak bogaty w swojej świętości, w swoich sposobach kochania, że dla mnie jest to niesłychanie dopełniające, pozwala mi nie myśleć, że moje doświadczenie wiary jest w ogóle już wzorcowe i najlepsze, chociaż jedyne w swoim rodzaju. Teraz zapraszam Państwa na przerwę, po której będziemy szukali ścieżek do pełni, do której Bóg nas wzywa.
Czy potrzeba czerpania z życia pełnymi garściami jest czymś złym? Czy taka postawa życiowa niesie ze sobą ryzyko niespełnienia, frustracji? Czy nadmierna łapczywość jest przeszkodą w realizacji planów, czy przeciwnie, pozwala na ich spełnienie? Do rozmowy o życiu do pełna zaprasza dzisiaj ojciec Wojciech Jędrzejewski i czeka na Państwa telefony, maile i połączenia za pomocą Skype'a. A kto z Państwa miał tak, że popełnił błąd w swoim pragnieniu pełni, spełnienia? Kto z Państwa gdzieś być może poszedł na jakieś manowce? Na przykład czuł się niespełniony we wspólnocie religijnej, w kościele, w którym był, i stwierdził, że to mi nic nie daje, to nie rodzi we mnie jakiejś wewnętrznej satysfakcji, więc muszę pójść do innej wspólnoty. Byłem w tej wspólnocie, w innej. Tam okazało się, że coś więcej dostaję, takie mam odczucia, ale po pewnym czasie znów mówię, nie, to nie to, to nie to. I do kolejnej jakiejś grupy religijnej, kolejnej wspólnoty. Ja znam takich ludzi, którzy kierowani właśnie głodem, potrzebą spełnienia, szli, po prostu biegli jak za fatamorganą. I okazywało się po pewnym czasie, że byli coraz bardziej wewnętrznie wykończeni. Właśnie ci wędrowcy, ci włóczędzy, prowadzeni głodem spełnienia. Może być to rzeczywiście, ten rodzaj postawy może być niebezpieczny. Ja ten temat poruszam naszego pragnienia pełni, ponieważ uważam, że on jest jednym z ważniejszych w ogóle tematów w naszym życiu, bo ten głód jest ogromny w każdym człowieku i może sprawić, jeśli będzie dobrze przeżywany, że nas będzie niesłychanie otwierał, właśnie już mówiliśmy, na relacje z innymi, na bogactwo, które w nich jest, że będzie nas otwierał na Boga, na doświadczenie Boga, które jest w innych ludziach. Może być czymś niezwykle otwierającym, ale może być też zaślepiający ten głód. Komu z Państwa się na przykład przydarzyło, że pomyślał sobie któregoś wieczora, patrząc na współmałżonka, męża czy żonę, że ja się tutaj duszę przy tym człowieku. Ja się zupełnie nie czuję spełniona jako matka, jako małżonka, czy też jako ojciec, jako mąż. Ja się w tym w ogóle nie spełniam. Albo duchowni, tak? Ktoś po prostu, ksiądz, ma takie momenty, kiedy odkrywa, że to w ogóle nie jest jego świat, że się tutaj dusi, że nie żyje naprawdę, że czuje, że to właśnie jest wegetacja. To mu przestało sprawiać radość. To są momenty, które do nas przychodzą, które doświadczamy. To są momenty, kiedy możemy odczuwać, że nasze wnętrze zaczyna się wypełniać jakimś poczuciem ogromnej frustracji, rozgoryczenia. Co Państwo wtedy robiliście w takich sytuacjach? Jak próbowaliście wyjść z tego impasu? Albo sytuacja, kiedy ktoś doświadcza wielkiej pustki duchowej, kiedy ktoś dużo się modlił, dużo czytał Słowa Bożego, napełniał swoje serce tymi treściami, ale przychodzi taki moment, kiedy nagle znika to poczucie nasycenia i pojawia się nawet nie głód, tylko pojawia się po prostu doświadczenie pustki, nicości. Dla bardzo wielu mistyków, dla większości świętych, ten moment impasu, ten moment doświadczenia właśnie czegoś całkiem przeciwnego do pełni, doświadczenie pustki stawało się niezwykle ważnym momentem, który sprawiał, że zaczynali rozumieć, docierało do nich, że
to nie jest tak, że człowiek po prostu będzie kolekcjonował sobie doświadczenia ludzkie i duchowe i w wyniku tego gromadzenia w prosty sposób po prostu się stworzy mu pełnia. Nie, to Bóg za każdym razem jest jej źródłem w nas. Halo? Dobry wieczór. Panie Tereso, witam. Witam serdecznie, dobry wieczór i szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Czy pani czuje się spełniona w życiu? Na ten moment tak. Na ten moment tak. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że życie mnie nie rozpieszczało. Ciągle, jak to mówię, miałam pod górkę. Wiele, wiele w życiu. Chyba mogę powiedzieć, wycierpiałam, mając męża alkoholika i tak naprawdę cały czas skupiałam życie właśnie na mężu i na dzieciach. Oczywiście nie mogąc liczyć na męża, ani dzieci na ojca, więc ja wszystko wzięłam na swoje barki. No to pani pełno tego miała na tych barkach. Tak, ale mimo wszystko to wierzyłam głęboko i wierzę i będę wierzyć, że nigdy Pan Bóg nie da znieść więcej, ile człowiek jest w stanie. A czy, czy mąż się ocknął z tej choroby alkoholowej? Mąż, że tak powiem, przestał pić i nie pił 7 lat, ale niestety nie chciał się leczyć. Robiłam wszystko, co było możliwe. Jeździliśmy do Lichenia, do Częstochowy, do Kałkowa. No, na leczenie skierowałam już od początku do końca, aż do leczenia stacjonarnego w szpitalu. Natomiast nie chciał podjąć terapii. No, straszną pustkę w jego psychice, alkohol. Więc widzi pani, to pani dotknęła bardzo ciekawego też tematu, mianowicie w ogóle mechanizmu nałogów, bo człowiek doświadczający w jakimś momencie swojego życia pewnej pustki odkrywa, sięgając po jakąś substancję, po alkohol, narkotyk, cokolwiek innego, odkrywa, że daje mu to chwilowe poczucie zapełnienia tej pustki. Ja to wiem, ojcze, przepraszam. Ale efekt jest potem taki, że jeszcze bardziej pustoszy, tak jak pani powiedziała. Tak, ja to wiem, ojcze, z racji zawodu, ponieważ właśnie z tego powodu i tak, z jednej strony mogę powiedzieć, w tym momencie mówię o sobie, prawda, o swoich odczuciach, że przyszedł moment, kiedy zgłosiłam się na grupę dla żon, bo nie wiedziałam, jak z tym człowiekiem żyć, co robić, czy to jest możliwe w ogóle życie z tak trudnym człowiekiem, z takim nałogiem. I przyszedł moment, że na którejś wigilii w grupie właśnie takiej wsparcia, właściwie to była grupa terapeutyczna, bo ja później założyłam grupę Al-Anon, dla żon i rodzin. Po raz pierwszy pamiętam, tak jakby mnie swoim głosem, ja to nazywam, że po prostu Duch Święty przeze mnie przemówił i powiedziałam głośno na grupie, że dziękuję Bogu, że mam męża alkoholika, ponieważ w tym momencie ja zaczęłam się bardzo interesować, co się dzieje z człowiekiem, który przysięga, przeprasza, płacze, że nie będzie pił, obiecuje i te obietnice spełzają na niczym. Co tu takiego jest, że on nie może przestać? No i w którymś momencie po prostu osoby, z którymi przebywałam, tak jak ja mówię, że zawsze warto uciekać się do ludzi mądrzejszych od siebie. Pokierowały te osoby, postawił mi Pan Bóg takie osoby na drodze, które pokierowały, że tak powiem, moim życiem. I od kilku osób usłyszałam, że słuchaj, może zajmij się tym, ponieważ ja uważam, że masz w sobie takie coś, że masz w sobie coś,
czym mogłabyś pomóc, ponieważ... Czyli pani po prostu pani przekuła tę udrękę i to zło, choroby, która przecież niszczy, która pustoszy nie tylko tego człowieka, ale też otoczenie. Pani dzięki pomocy, otwarciu się na innych, dzięki temu, że pani się nie zaszyła gdzieś w tej udręce i poczuciu klęski, dzięki temu otwarciu pani to przekuła na dobro dla siebie, jak się okazuje, też dla innych, którym może pani pomagać. Serdecznie dziękuję za telefon i gratuluję tej odwagi i otwartości. Rzućmy okiem na maila. Wyjątkowo relatywny temat. Wiele osób mówi o życiu na pełnych obrotach, czy czerpaniu z niego pełnymi garściami, a co z tego wynika? Nic wielkiego. Żyj pełnią życia, to znaczy baw się, ile wlezie, albo podróżuj, albo otacza się dobrami i tak dalej. Ale chyba każdy, choćby nie wiem jak bardzo dużo chciałby z życia czerpać, najlepiej tu i teraz, ma także tę spokojną, skromną, wyciszoną stronę. Ale się do tego nie przyznaje, bo i po co? Carpe diem brzmi dziś lepiej niż na przykład ora et labora. Pan Maciek Zieliński napisał. Otóż to jest jedna z bardzo ważnych życiowych prawd, że takie głębokie, duchowe spełnienie, ono rodzi się w ciszy. To nie jest efekt jazgotu mnóstwa wrażeń, bo może się bardzo wiele dziać wokół mnie, ale jeżeli ja nie czytam tego, jeżeli ja nie kontempluję tego, co się dzieje, miejsc, ludzi, spotkań, to po prostu jestem jak człowiek, który połyka, w ogóle nie przeżuwszy, a to tylko może niestrawności spowodować żołądkowe, taki rodzaj podejścia łapczywego do rzeczywistości. I faktycznie może być tak, że człowiek, który po prostu wychodzi przez ileś tam 10 lat ze swojej chałupy na ganek, patrzy po raz nie wiem który, na lipę przed swoim domem, wsłuchuje się w szelest liści, który patrzy na niebo nad swoją głową, że to będzie człowiek, który chłonie tę rzeczywistość i który czuje się bardzo spełniony na tym małym kawałku swojego świata, który przyjął, który odkrył jako miejsce własnego życia. Dlatego na przykład też, że ten kawałek ziemi, mały kawałek ziemi zamieszkuje z kimś, dla kogo żyje, komu zrobił miejsce w swoim sercu i w którym to człowieku zamieszkał. Dopełniają się. Tak rzeczywiście, my nie potrzebujemy do pełni wielości. My potrzebujemy pewnego sposobu percepcji tego, co nas spotyka, pewnej ciekawości, pewnej głębokiej wewnętrznej otwartości na świat, na ludzi, na Boga. Panie Ewo, co nam pani powie o spełnieniu, o poszukiwaniu pełni, o frustracjach? Halo? Tak, tak. Ja chciałabym się odnieść do tej pani, która była na wizji i mówiła o... Mistrzowskiej Akademii Miłości, tak? Tak, tak, która mówiła o takich sytuacjach, gdzie ludzie wysysają energię jak wampiry z innych ludzi. Więc dość sporo myślałam na ten temat i z moich obserwacji życiowych wynika kilka takich rzeczy. Po pierwsze to, że człowiek może być spełniony nie tylko w tych rolach, które pełni, to znaczy rolach rodzicielskich, zawodowych, ale człowiek z pewnością się spełnia pomagając innym ludziom. To jest jakby jedno. Drugie natomiast, to co zdążyłam zauważyć w relacjach z innymi ludźmi, a mam ich wiele, to, że spotkałam też takich ludzi, którzy w moim odczuciu właśnie mieli tą absolutną pustkę duchową. I ci ludzie, którzy mieli tą pustkę duchową, brak jakiejś refleksji, oni stali się, albo może zupełnie nieświadomie, ale stali się takimi wampirami, które wysysają energię innych ludzi, stawiając im bardzo wysokie oczekiwania i wszystko to, co złe w nich, widzenie świata w sensie takiego złego postrzegania świata, to wszystko
postrzegane było jako wina tych innych. Mnie się właśnie wydaje, że ci ludzie charakteryzowali się tym, że mieli kompletnie wewnętrzną pustkę. I chcąc wypełnić tą pustkę, stawiali bardzo wysokie oczekiwania innym ludziom, wysysając wszelką energię w pomocy, w rozmowach, we wszystkim. Natomiast sami nie byli zdolni do tego, żeby właśnie bardziej refleksyjnie podejść do tego, co ich otacza, do historii swojego życia, do swojej biografii, żeby pójść w tym kierunku. I myślę, że relacje z innymi są bardzo ważne, ale że są też niebezpieczne w kontaktach z takimi ludźmi, którzy wypełnieni pustką nie potrafią odwzajemniać dobrych relacji. To bardzo taki mocno sugestywny obraz. Człowiek, który jest wypełniony pustką, nie umie odwzajemniać i to wchodzi w takie relacje, które są pochłaniające, bo to jest trochę taka czarna dziura, że ta czarna dziura w kosmosie, która pochłania trójkąt bermudzki. Dziękuję pani za ten telefon. To jest niesamowicie fascynujące. Powiem od drugiej strony, kiedy się przyglądam świętym, ponieważ to są ludzie pełni. To są ludzie po pierwsze spełnieni, kiedy tak popatrzeć na całe ich życie. To są ludzie wypełnieni Bogiem i wypełnieni dobrem. Wypełnieni dobrem po brzegi. I dlatego też kontakt z nimi sprawia, że wokół zaczyna rozkwitać życie. Zapraszam teraz Państwa na przerwę, a później do dalszej rozmowy. Często mówi się, żyj pełnią życia. Ciesz się jego każdą chwilą. Bierz z życia to, co najlepsze. Bo jest tylko jedno, bo już nie wróci i drugie się nie zdarzy. Jak rozumiemy te słowa? Jak sami żyjemy? Czy umiemy krzyknąć życiu do pełna proszę? I czy taka postawa zależy od nas samych? Czekamy na Państwa głosy. 22 453 57 75. Maile rozmownica@religia.tv i połączenia skype'owe rozmownica.religia. Napisała pani Kasia, to zależy też, co rozumieć pod pojęciem żyć pełnią życia, czy wypróbowanie wszystkiego, co nam oferują, narkotyki, alkohol, prostytucja, kradzieże, materializm, taplanie się w innych grzechach, bo wielu właśnie tak rozumie czerpanie z życia pełnymi garściami, a to niestety złudne i zgubne jest. Za taką pełnię życia ja podziękuję. To ja też dziękuję, bo to jest napełnianie tego naczynia trucizną po prostu. Trucizną, która zabija. Mamy Skype'a. Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kto się z nami połączył? Mam na imię Dariusz. Witam, panie Darku. Zdrawiam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy. Ojcze, słucham rozmów dotyczących bycia wzajemnego, bycia ze sobą i nasunęła mi się pewna refleksja. W związku z tym, że 3 lata temu straciłem syna w wypadku samochodowym, 7 grudnia ubiegłego roku odeszła do domu ojca moja żona, mam takie pewne przemyślenia. Po pierwsze, Panu Bogu dziękuję za 32 lata bycia razem z moją małżonką, za piękne dzieci, za mądre ich wychowanie, za to, że mogliśmy być razem w takich dobrych warunkach, w dobrej atmosferze i się kochać. I słuchając moich przedmówców, zadałem sobie jedno pytanie. Czy ludzie, którzy są ze sobą, oni się kochają? Bo co to znaczy kochać? Dla mnie, z moich perspektyw, z moich doświadczeń, miłość jest to powiedzenie drugiemu człowiekowi. I ty dla mnie nie umrzesz nigdy. Często stajemy przed ołtarzem, mówiąc do siebie i nie opuszczę cię aż do śmierci, ale nie do twojej śmierci, tylko do mojej śmierci.
I w związku z tym ja mam takie panaceum na dobre życie w małżeństwie, w rodzinie i ono jest bardzo proste. To panaceum to jest 10 przykazań Bożych. I jeżeli zastosujemy te 10 przykazań Bożych, nie będziemy mieli problemu z narkotykami, z alkoholizowaniem się, z kłótniami, z wieloma innymi rzeczami, które moi przedmówcy i przedmówczynie poruszali. No, to jest droga, którą Bóg prowadził swój lud. I to była droga, podczas której bardzo powoli prawda o tym, że Bóg pragnie rzeczywiście szczęścia, nie chce ograniczać ludzkiej wolności, ale ją ochronić i wypełnić pięknem i światłem, bardzo powoli przedostawało się to do umysłów ludu wybranego i też tak jest do dzisiaj. Zresztą proszę zobaczyć, że podczas kuszenia w raju diabeł stara się tak pokazać boskie słowo i jego przykazania, tak je wykrzywić, że taką karykaturę pokazać człowiekowi, żeby ono wyglądało na próbę zagrabienia ludzkiej wolności, ludzkich aspiracji, aby żyć pełnią. Także no jest to niewątpliwie droga... Jesteśmy teraz też w czasie liturgicznego czytania Księgi Rodzaju. Tak. Jest to bardzo, bardzo ciekawy obraz. Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o tym, jak Noe wypuszcza ptaki, wypuszcza gołębie. I to też jest pewne przesłanie dla ludzi, którzy chcą dobrnąć w tej swojej ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwego końca. Polecam nabożeństwo do Trzech Zdrowaś Mario. To jest przepiękne nabożeństwo, które trzeba odmawiać dwa razy dziennie i myślę, że tam znajdziemy też w pewnym stopniu rozwiązanie tych naszych codziennych problemów. No, to, o różańcu świętym nie wspomnę. Tak jest, no to właśnie do Maryi powiedział anioł, łaski pełna. Ale proszę powiedzieć, bo kiedy przez tyle lat zrastaliście się ze sobą, użyję takiego obrazu z żoną, idąc wspólnie, ramię w ramię, doświadczając coraz głębszej jedności waszej relacji, jedności w tym trudzie, trosce o dzieci. I kiedy teraz nagle ta osoba fizycznie jest nieobecna, czy pan odczuwa tę nieobecność bardziej jako w tym głębokim duchowym wymiarze, czy jednak jest doświadczenie pewnej pustki? Odpowiem w ten sposób. Do tej pory zawsze modliłem się do Pana Boga, żeby zesłał na mnie łaskę wiary. Teraz mogę powiedzieć w ten sposób. Jestem człowiekiem niewierzącym. I moi przyjaciele byli bardzo zaskoczeni, znając moje zaangażowanie po stronie Kościoła. A ja właśnie powiedziałem w ten sposób. Ja już nie wierzę. Ja jestem pewien. Bo ja jestem pewien, że ta droga, którą wytycza nam 10 przykazań, którą wytycza nam Chrystus poprzez swoją mękę, poprzez swoją wielką miłość do nas, jest to jedyna i słuszna droga, bo każdy z nas zmierza tylko i wyłącznie do śmierci. Ona jest naszą przyjaciółką. Ona jest naszą panią, która nam towarzyszy na co dzień. Kiedy to nastąpi, to tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, gdybyśmy się spodziewali złodzieja, to pewno byśmy tą chałupę swoją zabezpieczyli. Także nie odczuwam pustki w sensie duchowym. Inaczej powiem. W sensie duchowym jestem bardzo pełen. No, jest ta fizyczna tęsknota, nie mam kogo wziąć za rękę. No tak jak o tej porze nie mam z kim sobie pogadywać, bo to czyniliśmy z żoną i tutaj też jest jedna rada dla małżonków, dla ludzi, którzy chcą być ze sobą razem, żeby uzbroili się w oręże dialogu, modlitwy i dialogu, żeby słuchali, a nie mówili i żeby chcieli rozumieć jedno drugiego, bo kochać to jest oddać siebie drugiemu człowiekowi, wyrzec się dla niego swoich przyjemności, swoich radości. To tak jakby wyjąć swoje serce i włożyć to serce w ciało drugiego człowieka. To piękny bardzo obraz. Pan włożył dzisiaj tutaj do naszego programu dużo swojego serca i ciepła, za co dziękuję i zapraszam do kontaktu z nami na przyszłość. Dobranoc. Szczęść Boże tym zapłać. Dobranoc. Tutaj nam się pojawiła Maryja.
łaski pełna. To jest doświadczenie, wspomniałem o świętości, o tym fenomenie świętości i to jest taka historia, gdzie człowiek jest tak wypełniony miłością, że to się po prostu przelewa nim. Święty Paweł mówi, ja nie mogę nie głosić, nie jestem w stanie nie głosić tej miłości, która mnie zdobyła. Jeżeli naprawdę dajemy Bogu dostęp do nas, jeżeli pozwalamy, aby On nas wypełniał swoim słowem, swoją łaską, swoim miłosierdziem, swoim duchem, wtedy będziemy doświadczali pragnienia, aby tym się dzielić. Nie tylko słowami, żeby o tym opowiadać, ale będzie się po prostu przelewała z nas, przelewały Jego dary w serca innych ludzi. Ten świat jest złakniony, w którym żyjemy, złakniony tej wielkiej, głębokiej, duchowej pełni. Jest bardzo wielu ludzi spełnionych zawodowo, wielu ludzi no, rzeczywiście kolekcjonuje wrażenia, które dają im smakować coś, co nazywają pełnią życia, ale równocześnie są takie chwile, kiedy wręcz doświadczają rozpaczy i potrzebują światła. Potrzebują, żeby to z nas się to światło rozlewało. Żebyśmy byli ludźmi przepełnionymi Bogiem. Bo to jest w istocie chrześcijaństwa. To nie jest tylko mówienie, to nie są tylko słowa. Jeśli ja jestem wewnętrznie pusty, jeżeli nie napełniam się duchem, nie napełniam się Bożym Słowem, to wtedy z tej pustki moje słowa, które wypowiadam, a nawet gesty, po prostu będą jak cymba brzmiący. One nie będą niosły żadnego życia. Spójrzmy do naszej skrzynki mailowej. Gdybym wierzył, że faktycznie drugie życie się nie zdarzy, ładne zdanie, zacząłbym od napadu na bank, żeby mieć środki na wszelkie możliwe przyjemności, jakie oferuje ten świat. Gdybym zaznał i skosztował już naprawdę wszystkiego, to wtedy zostałbym jeszcze tylko skosztować śmierci. Więc wybrałbym jakiś piękny szczyt i skoczył. Na szczęście wierzę, że to życie to tylko przedsmak prawdziwego życia, więc czerpię z niego jak najwięcej, starając się jednak przede wszystkim gromadzić skarby w tym życiu właściwym, które już na mnie czeka. Napisał pan Wojtek Roś na Facebooku. Bardzo piękny, takie piękne i radykalne wyciągnięcie konsekwencji z pewnej hipotezy, gdyby ją przyjąć, o co w ogóle w życiu chodzi, tak? I czy ono ma jakąś swoją kontynuację, czy nad nami jest otwarte niebo, czy zamknięta pustka. Święty Paweł też sięgał po takie radykalne, retoryczne figury, mówiąc, jeśli tylko w tym życiu w Jezusie pokładamy nadzieję, jeśli nie wierzymy, że On zmartwychwstał, tym samym otwierając dla nas pełnię życia, no to jesteśmy żałośni, mówi Święty Paweł. Jeszcze jednego przeczytajmy. Żyć pełnią życia to bycie jak dziecko, które jest ufne, ciekawe, pragnie poznawać i wszystko szybko przyswaja. Gdy dziadziejemy i przestajemy być jak dzieci, zamyka się przed nami niebo i życie. Trzeba obudzić się, bo trochę też i od nas zależy, czy chcemy dostrzec piękno życia i świata. Co do braku radości, różnie bywa. Uciekamy w siebie, używki, albo tęsknimy za niebem, aby uciec stąd, a Bóg chce, abyśmy osiągnęli pełnię, czyli radowali się tu i teraz z pewnością, że Bóg czyni niebo w nas, już teraz. Ale trzeba przyjąć Jego wolę bezwarunkowo i dziękować za to, co jest. Bez wątpienia, gdy Bóg obiecuje nam pełnię radości, a Jezus mówi, modląc się do Ojca, apostołowie podsłuchali tę modlitwę. Ojcze, chcę, aby
moją radość mieli w sobie w całej pełni. To Jezus z całą pewnością nie myśli, tylko nie myślał o niebie rozumianym jako pełnia królestwa po naszej śmierci. Ale przecież teraz mają Jezusa ci, którzy słuchają. My go teraz mamy. My mamy tego, który jest pełnią. Święty Paweł mówi, nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To jest naprawdę wstrząsające, żeby sobie uświadomimy, że ten, który jest pełnią, zamieszkuje moje wnętrze i jest na mnie otwarty. Znaczy jest we mnie źródło, które jest niewyczerpane. I chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej, mianowicie kiedy my czynimy dobro, kiedy człowiek czyni dobro, czyli jakby daje z siebie, wówczas ono jest w drugim człowieku. To jest ten obraz, który został tutaj użyty, że moje serce jest w drugim człowieku. Ale to dobro, które ja czynię, ono we mnie zostaje. Jest taki obraz człowieka, który jest wypełniony dobrymi uczynkami. Byłoby czymś niestosownym chcieć je gromadzić i o tym myśleć, żeby nazbierać ich wystarczającą ilość, aby się potem posłużyć jako monetą, kiedy staniemy u bram raju. Nie, człowiek czyniący dobro nie myśli o tym, żeby gromadzić je dla siebie. Ale faktem jest, że to, co daje, zostaje we mnie. Jest to piękne. Drugi człowiek, który jest dobrym człowiekiem, a stał się takim właśnie przez to, że czynił dobro dla innych. Taki człowiek wnosi w swoje otoczenie wiele poczucia bezpieczeństwa. Wnosi wiele nadziei. Wiele nadziei, bo właśnie nadzieja jest sposobem, z jednej strony, czy w nadziei łączy się ten smak życia i spełnienia już tutaj na ziemi i oczekiwanie, tęsknota na tę pełnię, którą Bóg dla nas przygotował właśnie w nadziei. Jest napisane w Piśmie Świętym, że nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Nadzieja jest pełna nieśmiertelności. Kiedy dostrzegam, że ten świat nie jest jakimś chaosem przypadków, kiedy dostrzegam, że coraz bardziej dociera do mnie, że ten świat jest jakąś jednością, że ten świat jest pełen chwały Boga, że pełna jest ziemia Jego łaskawości, że jest tyle sensu do odkrycia, tyle prawdy do przyswojenia, tyle piękna, które może nas wewnętrznie olśnić. Kiedy dostrzegam tę głębię sensu wokół mnie, kiedy dostrzegam, ile mogę zawdzięczać innym, kiedy czuję, że to wszystko po prostu mnie wypełnia, wtedy zaczynam mieć przedsmak tego, czym może być niebo. I chcę, kończąc naszą dzisiejszą rozmównicę, bardzo zaprosić, zachęcić do tego, żebyśmy to, co dociera do nas, każdy okruch dobra, piękna, prawdy, świętości, żebyśmy to chłonęli, żebyśmy to pielęgnowali i żebyśmy my sami brali z tego, co jest nam dane, co otrzymaliśmy, co otrzymujemy, gdy wypełnia nas Duch Boga, bo On nas wypełnia. Żebyśmy też to dawali innym i rodzili w sobie nawzajem tę wielką nadzieję, coraz większą tęsknotę i oczekiwanie na pełnię życia, na spełnienie, które odnajdziemy w raju, w pełnej jedności i nieutracalnej jedności z naszym Bogiem. Serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i do pełna proszę. Do tej Bożej pełni. Ci z naszych widzów, którzy czują niedosyt, mogą już jutro nasycić się kolejnym spotkaniem z ojcem Wojtkiem Jędrzejewskim, który proponuje rozmowę o niegodziwości. Do zobaczenia, do jutra.